kolejnym wydaniu Gliwickiego Bookcrossingu poskaczamy tematycznie, pochylimy się nad nauką oraz przyjrzymy się trzem paniom, ikonom XX wieku. Zapraszam do oglądania. Doktor fizyki, dziennikarz naukowy, papierowy, telewizyjny, vloger. Pana kanał na YouTubie Nauka to Lubię ma ponad 56 tysięcy subskrypcji. Ale wszystko sprowadza się w zasadzie do jednego, do tego, żeby popularyzować naukę. Moim Państwa gościem jest dzisiaj pan Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest kondycja polskiej nauki? Moim zdaniem chyba nie jest tak źle. Przed chwilą obchodziliśmy 5 lat funkcjonowania Centrum Nauki Kopernik. Do tej pory, przez te 5 lat, odwiedziło to miejsce kilka milionów osób. Czy jest źle? Czy trzeba pomagać i zachęcać Polaków do tego, żeby jednak się tą nauką po prostu bawili? Temat rzeka. Mnóstwo wątków. I w największym skrócie, jak pani pyta, co słychać w polskiej nauce, to mógłbym odpowiedzieć, no zależy, gdzie przyłożyć ucho. Bo rzeczywiście, jak ogląda się kolejki, mimo tego, że przecież, tak pani wspomniała, Centrum Nauki Kopernik przecież działa już 5 lat. I dalej tam są kolejki ludzi, którzy chcą zobaczyć, co jest w środku. Zresztą Centrum Nauki Kopernik nie jest jedynym centrum naukowym w Polsce. Takich centrów jest dosyć dużo. I to wtedy serce rośnie. Widać młodych ludzi, którzy chcą się dowiedzieć. Chcą się uczyć. Ale z drugiej strony, jak popatrzy się na przykład na to, jaki procent polskich wynalazków jest wdrażanych, jak popatrzy się na to, jak wygląda finansowanie polskiej nauki, albo na to, jak wyglądają cytowania, czyli w zasadzie no jeden z takich najczęściej, jakby to powiedzieć, najczęściej używanych kryteriów przy ocenie jakości nauki, to wtedy jest kiepsko. Polska jest jednym z najmniej innowacyjnych krajów w Europie. I to takie kraje, które nie chcę ich wymieniać, bo nie chcę nikogo obrażać, ale takie kraje, które nam kojarzą się z zacofaniem, one nas wyprzedzają. Także jaka jest kondycja polskiej nauki? Zależy, na kogo patrzymy. Czy patrzymy na młodych ludzi, którzy chcą się uczyć? Czy patrzymy na tych, którzy nie mają zbyt wielu możliwości, żeby później to, czego się nauczyli, żeby tutaj w kraju wykorzystać? Niestety całkiem spora grupa po prostu kończy tutaj studia, czasami nawet kończy doktorat i wyjeżdża za granicę, bo tam możliwości są dużo lepsze. Pan studiował za granicą i pan tutaj do Polski wrócił i teraz w tym momencie pan zachęca Polaków do tego, żeby właśnie się tą dziedziną akurat zainteresowali. Spotykamy się z panem nieprzypadkowo. Niedawno ukazała się pana kolejna książka, tym razem poświęcona człowiekowi. I tutaj są rzeczy, które, powiem szczerze, znam jeszcze ze szkoły. Mieliśmy w podstawówce, w gimnazjum, w liceum, gdzie to wałkowało, ale pojawiają się też takie nowe rzeczy, nowoczesne z ostatnich miesięcy. I są też, i to moim zdaniem jest duża zaleta tej książki, że są też wywiady z naukowcami polskimi, bardzo ciekawe, chociaż tutaj dla pana będzie zagadka. Jak pan sądzi, co łączy te trzy wywiady? Wiele rzeczy łączy. Po pierwsze to, że w zasadzie mówimy o tym samym, mówimy o człowieku. No, tytuł książki to jest człowiek. Na pewno łączy to, że w gruncie rzeczy, ja zresztą to napisałem we wstępie, ta książka nie jest podręcznikiem, ani nie jest atlasem anatomicznym. I można by się zastanawiać, to jak mówić o człowieku w momencie, jeżeli nie opisujemy go anatomicznie, tak jak w atlasach, ani jeżeli nie podajemy, a ani ja tego nie robię, ani nie podają tego moi rozmówcy, nie podajemy takich encyklopedycznych, nie wiem, definicji i faktów. My tego nie robimy. Staramy się mówić o człowieku na innym poziomie. Nie chcę powiedzieć ogólności, bo ktoś by mógł pomyśleć, że tak staramy się tylko po powierzchni gdzieś tam ślizgać. Na pewno trzech rozmówców, trzech panów, no więc kolejna cecha, która ich łączy, mówi o człowieku w sposób, w jaki niestety w szkole się nie mówi. I można by odnieść wrażenie, że właśnie tak powinna wyglądać nauka. Przynajmniej dla mnie, przynajmniej co druga odpowiedź jest fascynująca. Przynajmniej co druga, często każda. Przynajmniej dla mnie wielu rzeczy nauczyłem się
rozmawiając z tymi ludźmi. I to znowu, to jest kolejna cecha, która ich łączy. Nie było, że żaden z tych trzech wywiadów nie był dla mnie oczywisty. Mimo że trzech rozmówców znałem od bardzo dawna, bardzo często rozmawialiśmy. A mimo tego udało im się tak mówić, żeby mnie zaciekawić, a skoro mnie, to mam nadzieję, że też czytelników. Moim zdaniem bardzo często pojawia się w tych trzech wywiadach, zresztą też w książce, nie jesteśmy pewni, przypuszczamy, nie można udowodnić. Najbardziej mi się tutaj podobał przykład z książkami, związek między inteligencją i też tutaj genetyką i tak dalej, właśnie, że tam jakaś pani ze Stanów Zjednoczonych prowadziła badania na temat tego, czy ilość książek w domu jest w jakiś sposób powiązana z inteligencją, tak, dzieci. I czy pana to w jakiś sposób interesuje, czy panu się to podoba, że właśnie tyle jeszcze nie wiemy? Ale dla mnie to jest właśnie najciekawsze w tym wszystkim. Ja w poprzednim tomie, czy w pierwszym tomie tej trylogii, bo w zasadzie mówimy o trylogii, którą wymyśliłem sobie jakiś czas temu, w której chciałem opisać wszystkie skale we wszechświecie, czy całą skalę we wszechświecie, od rzeczy największych do najmniejszych. Postanowiłem materiał podzielić na trzy tomy, bo gdybym starał się napisać tylko jedną książkę o tym, to pewnie dotknąłbym samego czubka tej góry lodowej. I wtedy pomyślałem, że powstaną trzy tomy, większe od rzeczy, opisujące rzeczy większe od człowieka. Człowiek to jest ten tom i mniejsze. Poprzedni tom, czyli Kosmos, ukazał się w zeszłym roku. A mówię o tym między innymi dlatego, że w czasie promowania tego pierwszego tomu miałem wywiad radiowy, w którym dziennikarka zapytała, no, że to w sumie jest dosyć dołujące, bo ona kupiła książkę, żeby się czegoś dowiedzieć, a tutaj kilkanaście razy padło słowo nie wiem. Dla mnie to nie jest dołujące, dla mnie to jest motywujące. Zachęcające. Bo to jest też taka próba odpowiedzi na pytanie, czy po przeczytaniu tej książki, czy po przeczytaniu pierwszego tomu mamy więcej odpowiedzi, czy jeszcze więcej pytań. Gdybym ja miał osobiście na to odpowiadać, to ja mam jeszcze więcej pytań. I to jest chyba naturalne, że ucząc się, zdajemy sobie sprawę z tego, ilu rzeczy jeszcze nie wiemy. W związku z tym pojawiają się kolejne pytania. Musimy mieć też świadomość, że nauka nie ma czegoś takiego jak koniec. Nauka nie ma końca. To nie jest tak, że kiedykolwiek, w jakiejkolwiek dziedzinie będziemy mogli powiedzieć, teraz już wszystko wiemy, już nie ma pytań. Bywało w przeszłości, że rzeczywiście ludzie tak myśleli. Na przykład na przełomie XIX i XX wieku powszechnie uważano, że za chwilę fizyka się skończy. Że za chwilę i wręcz były takie, są takie relacje, że zniechęcano młodych ludzi do studiowania fizyki, bo mądrzy profesorowie mówili, ale zanim ty te studia skończysz, to my już tych kilka problemów rozwiążemy, które teraz mamy i w zasadzie nie będzie czego się uczyć, bo my już wtedy wszystko będziemy wiedzieli. Problem polegał na tym, że tych kilka problemów, jak rzeczywiście udało się odpowiedzieć na te pytania, pojawiły się miliony kolejnych. Powstały w zasadzie przełom XIX i XX wieku, albo pierwsze lata XX wieku, to jest okres, w którym bardzo szybko i w sposób dosłownie jak huragan powstawały nowe dziedziny nauki w fizyce. Fizyka cząstek, fizyka kwantowa. Krótko później Edwin Hubble odkrył, że galaktyki się rozszerzają. W konsekwencji tych badań przyszły następne, więc nauka nie ma końca. A w związku z tym zawsze będziemy słyszeli, jeżeli padnie odpowiednie pytanie, nie jesteśmy jeszcze tego pewni, albo tego jeszcze nie wiemy, to jeszcze musimy sprawdzić. A czy nie boi się pan tego, że za rok, za dwa ta książka będzie już nieaktualna, bo właśnie coś nowego odkryjemy? To nie jest kwestia jakiegoś lęku, bo ja wiem o tym, że tak będzie. I to jest normalne. I w zasadzie, gdybym chciał czekać z opublikowaniem którejkolwiek z moich książek na moment, w którym ona się nie zdezaktualizuje, to nigdy bym żadnej książki nie napisał. Pierwsza moja książka sprzed 4 lat, Nauka po prostu, to był zbiór wywiadów z ludźmi nauki z różnych dziedzin. Ja doskonale zdawałem sobie sprawę z tego, że pytam ich o rzeczy te najbardziej aktualne, a te najbardziej aktualne najszybciej się zmieniają.
Ja ich nie pytałem o podstawy genetyki, bo wydawało mi się, że to każdy może w podręczniku przeczytać. Ja pytałem o wyzwania genetyki, ja pytałem o najnowsze osiągnięcia. Więc oczywiście tam padały odpowiedzi na zasadzie, no wydaje nam się, że to jest tak i tak, ale do tego potrzebne są jeszcze kolejne badania. Po tych 4 latach te kolejne badania już są, więc czasami mi przychodzi do głowy, czy by nie zrobić wydania drugiego tej samej książki, uzupełnionego. Być może to kiedyś zrobię, ale nie boję się tego, ale mam pełną świadomość, że tak właśnie będzie, że za jakiś czas będzie można dopisać nowe rzeczy, bo pani mówiąc nieaktualna, to słowo nieaktualna można źle zrozumieć albo dobrze zrozumieć. W nauce niezwykle rzadko zdarza się, wbrew pozorom, rewolucja, która powoduje, że cała nasza dotychczasowa wiedza staje się nieważna czy nieaktualna. A w zasadzie z takimi sytuacjami mieliśmy w przeciągu 2000 lat, czy powiedzmy jakiegoś tam dłuższego czasu, zaledwie kilka razy do czynienia. Natomiast bardzo często zdarza się, że dopisujemy kolejny rozdział. Bardzo często zdarza się, że wyjaśniamy coś, czego nie rozumieliśmy i dzięki temu wyjaśnieniu powstają nowe pytania. Więc w tym sensie ona będzie nieaktualna, że gdybym ją pisał za rok albo za 5 lat, pewnie uzupełniłbym ją o nowe fakty. Natomiast ona nie będzie nieaktualna w tym sensie, że za chwilę stanie się coś, co spowoduje, że to wszystko, o czym tutaj napisałem, okaże się nieprawdą i trzeba to będzie do kosza wyrzucić. Tego się nie boję. Dobrze, jeszcze chciałam o samą formę tej książki zapytać, bo tak, kiedy myślimy książka naukowa, no to mamy gdzieś tak w głowie obraz takiej grubej knigi, która mnóstwo jest wykresów, tak, mnóstwo wzorów, jasne. Tak, czarno-białe jakieś takie ilustracje, ale dobrze mieć taką książkę, bo się ładnie na półce prezentuje, można się znajomym pochwalić, że mam taką książkę i udawać, że się przeczytało. Tutaj w pana książce jest dużo właśnie, przede wszystkim już sama okładka zwraca uwagę. No i też właśnie jest bardzo dużo ilustracji, jest ona kolorowa, no można powiedzieć tętni życiem i zachęca do tego, żeby po nią sięgnąć. Tak miało być. Po to to jest zrobione. Wydaje mi się, że tematy naukowe absolutnie nie są nudne. Natomiast wychodzę z założenia, że jedno dobre zdjęcie, jedna dobra ilustracja jest więcej warta niż czasami 1000 słów. My jako gatunek jesteśmy przyzwyczajeni, nasz mózg jest przyzwyczajony do pozyskiwania informacji nie z tekstu. Pisać nauczyliśmy się naprawdę bardzo niedawno, tylko z obrazów. Ja te obrazy pokazuję. Wydaje mi się, że to jest ważne, szczególnie dla odbiorcy, który nie musi takiej książki czytać. To nie jest podręcznik. Jeżeli ktoś pisze podręcznik, to z definicji kieruje go do osoby, która czy chce, czy nie chce, musi go przeczytać. Albo musi, dlatego że jest naukowcem i musi się czegoś dowiedzieć po to, żeby prowadzić swoje badania. Albo dlatego, że jest uczniem i uczeń, no powiem tak, w systemie, który funkcjonuje, uczeń ma niewiele do powiedzenia. Szkoda, ale ma niewiele do powiedzenia, takie są fakty. Mhm. Ale nawet w szkołach coraz częściej spotyka się podręczniki, raczej robione od tej strony graficznej, podobnie jak moja książka. Zachęcające, bo to jest zachęcające. I chodzi mi o to, grafikom, z którymi współpracuję już w zasadzie od pierwszej mojej książki, chodzi o to, żeby ta warstwa graficzna tylko i wyłącznie to potwierdzała. Czy pan pisząc te kolejne książki myśli o tym odbiorcy? Dla kogo pan pisze? Czy to są ludzie młodzi, czy to są ludzie starsi? Zależy, o której książce pani mówi. Jeżeli mówimy o książce Kosmos, czyli o pierwszym tomie, o człowieku, drugim tomie, to nie są książki dla dzieci. To nie jest tak, że dziecko 8-9-letnie weźmie sobie, może wziąć i może poglądać obrazki. Może wziąć i poczytać opisy do tych obrazków, albo grafiki jakieś. I w tym sensie tak, to ta strona graficzna także może młodego, bardzo młodego człowieka gdzieś tam złapać. Natomiast treść w przypadku tych książek, dwóch, o których wspomniałem, mam wrażenie, że to jest 12-13 lat plus. To jest książka familijna, 12-13 lat plus. Książka jest tak pisana, że te trudniejsze wątki są wyciągane na margines. Ktoś, kto nie czuje się na siłach, ktoś, kto po prostu dopiero zaczyna gdzieś z tymi naukami ścisłymi mieć do czynienia, bez żadnego problemu może przeczytać tą książkę bez notatek na marginesie.
Jeżeli ktoś już coś wie, albo jeżeli się zainteresuje, to może sobie to doczytać później. Natomiast jeszcze wcześniejsza książka była pisana ewidentnie dla młodszego odbiorcy. Oczywiście ludzie dorośli też ją mogą przeczytać, tam też jest mnóstwo informacji, o których pewnie nie wiedzą, ale tam są zabawy, tam są eksperymenty, tam są części książki pisane tak jak komiks. Mówię tutaj o książce Od ziarnka piasku do gwiazd. Te dwie, Kosmos i Człowiek, są, tak jak wspominałem, 12-13 lat plus. Jeszcze może wróćmy do tej książki, z powodu której się spotkaliśmy. Tutaj poza takimi naukowymi, ścisłymi stwierdzeniami też pojawiają się takie wątki filozoficzne. Kim jest człowiek, kiedy możemy mówić o człowieczeństwie, czy coś jest etyczne, czy właśnie etyka musi iść w parze z nauką, albo na odwrót, czy nauka musi iść w parze z etyką, pana zdaniem? Pani mówiąc, etyka i nauka, czy muszą iść w parze, sugeruje, że to są dwie rzeczy oddzielne. Znaczy, tymczasem etyka, moim zdaniem to jest dokładnie to samo. Znaczy, nie znam człowieka i nieważne, czy on jest osobą wierzącą, czy niewierzącą, a jak wierzącą, to w co wierzącą. Nie znam człowieka, który robiąc coś, czytając o czymś, kompletnie nie zastanawiałby się nad tą stroną etyczną albo nad tą stroną pozamaterialną. Nawet osoby, które są totalnymi agnostykami, uważają, że nie ma siły nadprzyrodzonej, jednak rozróżniają dobro od zła. To nie jest książka absolutnie, to nie jest książka religijna. Natomiast to jest książka, w której ja zadaję pewne pytania. Pytania, z którymi sam gdzieś się tam borykam. To są pytania, pani wspomniała o tym, że to są pytania filozoficzne. Nie wiem, czy one rzeczywiście są filozoficzne. One wynikają z życia każdego z nas. One wynikają też z ewolucji. One wynikają z tego, że w którymś momencie staliśmy się ludźmi. W którym momencie? No, czy to jest pytanie biologiczne, czy to jest pytanie filozoficzne? A tak naprawdę filozofia, biologia czy fizyka czy kosmologia, to nie są osobne dziedziny, które gdzieś tam pomiędzy nimi jest płot, jakaś granica, którą trzeba przekraczać. W zasadzie mówimy o naukach ścisłych, o próbie opisu tego świata. I próbując go opisać, jeżeli mówimy o człowieku, to pojawia się całe mnóstwo pytań, których co prawda na fizyce czy na biologii w szkole nie usłyszymy, ale to jest właśnie zaleta tej książki. Ona nie jest podręcznikiem. Ja jako autor mogę zadawać tutaj pytania, których na lekcji fizyki, jak byłem nauczycielem, raczej bym uczniom nie zadawał. Tak, wspomniał pan o następnej książce, to co, kiedy się spotykamy? Możemy się spotkać bardzo szybko, natomiast jeżeli mówimy o kolejnej książce, to w przyszłym roku. Pisanie książki to jest proces dosyć... Bywa bolesny. Pewnie zależy dużo od autora, natomiast na pewno to jest proces długi. Na pewno to jest gra zespołowa. To nie jest tak, że autor sobie pisze książkę i wysyła tekst do wydawnictwa i później już się samo wszystko dzieje. Na pewno tak nie jest w przypadku moich książek, które są bardzo bogato ilustrowane, w których ja te ilustracje muszę znaleźć. Często graficy znajdują. Współpracuję z małżeństwem grafików już od wielu lat. Już rozumiemy się, więc to i tak idzie jakoś tam, powiedzmy, szybciej, ale od napisania całej książki do książki, no właśnie w takiej formie, jak tutaj leży na stole, jest bardzo długa droga. Więc i na każdym etapie może się wydarzyć coś, co to opóźni. Więc ja nie chcę się deklarować co do konkretnego miesiąca, natomiast na pewno w przyszłym roku. W takim razie trzymamy kciuki i poprosimy o autograf dla naszego telewidza. Bardzo chętnie. Bardzo dziękuję. Ja też bardzo dziękuję. Ostatnio postanowiłam zrobić przegląd swoich książek i okazało się, że poza sporą ilością tak zwanych pułkowników, które zostały się jeszcze po studiach, dużo miejsca i centymetrów zajmują biografie wielkich kobiet XX wieku. Dziś zajmę się trzema paniami, a raczej królowymi: Agatą Christie, Gabrielle Chanel i Audrey Hepburn. Łączy je sukces, ale przede wszystkim ciężka praca.
Swój przegląd zaczynam od królowej kryminału Agaty Christie. Napisała kilkadziesiąt kryminałów, opowieści czy nawet sztuk teatralnych. Kto z nas nie zna Herkulesa Poirot, pedanta ze śmiesznym wąsikiem i akcentem, który jest przecież z Belgii, a nie z Francji, a panna Jane Marple, starsza pani z sąsiedztwa, której hobby jest rozwiązywanie zagadek kryminalnych. Postacie z książek Christie zaistniały także w serialach czy słuchowiskach radiowych. W swojej autobiografii pisarka uchyla nieco rąbka swojego świata. Christie zaczęła pisać książkę o sobie w 1950 roku. Skończyła mniej więcej 15 lat później, kiedy miała już 75 lat. Towarzyszymy Agacie z domu Miller od najmłodszych lat i rozwiązujemy nurtujące nas zagadki. Skąd takie zamiłowanie do Francji, wykopalisk archeologicznych, czy w końcu znajomość działania trucizn? To, co mi się najbardziej spodobało, to to, że pani Christie, podobnie jak ja, nie lubiła zmywać naczyń. Uważała, że jest to tak głupie i bezsensowne zajęcie, że to właśnie wtedy wymyślała sposoby na to, jak uśmiercić kolejnego bohatera. Co do samej formy, książka nieco przydługa, nie czytaje się tak szybko jak kryminałów, ale można sporo dowiedzieć się o jej świecie. Choć nie o wszystkich wydarzeniach z jej życia w książce przeczytamy. Pozycja obowiązkowa dla fanów Agaty. A teraz królowa wybiegów mody. Jej nazwisko to synonim luksusu i uniwersalnej elegancji. Jedna z najbardziej wpływowych kobiet XX wieku, która nawet z zagrobu wciąż ma wpływ na to, jak wyglądają współczesne kobiety. Coco, czyli Gabrielle Chanel, francuska projektantka, założycielka modowego imperium. Z licznych publikacji, które do tej pory trafiły na rynek poza książkami, były to także filmy, na przykład Coco z Audrey Tautou. Łatwiej zrozumieć, jak i dlaczego Mademoiselle pracowała tak, a nie inaczej. Szybko została półsierotą, trafiła do zakonu, stąd pewnie zamiłowanie do połączenia czerni z bielą. Zanim stała się tą Chanel, miała epizod w kabarecie, stąd pseudonim Coco. Później było projektowanie kapeluszy i pierwszy butik dzięki pomocy bliskiego przyjaciela. Jeśli chodzi o nią, to chciałam zaprezentować trzy różne podejścia. Pierwsze z nich – Axela Madsena, Chanel, kobieta niezwykła. W zasadzie książka historyczna. Autor bardzo skrupulatnie opisuje nastroje i to, co się działo w Europie i na świecie, kiedy Chanel się na nim pojawiła. Dorastała, pięła się po kolejnych szczeblach społeczeństwa. Druga pozycja to nieco bardziej kontrowersyjna Coco Chanel – życie intymne, w którym autorka Lisa Cheney wykorzystuje niepublikowane nigdy wcześniej pamiętniki i listy miłosne Chanel. Trzecia, nie biografia, ale powieść Krystyny Sanchez Andrade to prawdziwy majstersztyk trzymający w napięciu. Osobiście polecam pierwszą i trzecią książkę. Pierwszą, aby zrozumieć tło historyczne, a trzecią, aby wczuć się w skórę Coco. I na koniec królowa ekranu Audrey Hepburn. Któż nie zna jej genialnego wykonania piosenki Moon River w filmie Śniadanie u Tiffany'ego? Zrobiła karierę w Hollywood, choć wcale tak się nie zapowiadało. Audrey urodziła się w Holandii, była prawdziwą arystokratką. Po wojnie trafiła do Londynu, do szkoły baletowej, ale tam okazało się, że ma, i tu uwaga, za długie nogi. Z baletnicy stała się modelką, później aktorką drugoplanową, wyróżniającą się znacząco na tle konkurencji. Wtedy lata świetności świeciła m.in. Marilyn Monroe. Biograf gwiazd Donald Spotów w książce poświęconej Audrey pokazuje jej bogate życie zawodowe, nieco skomplikowane życie prywatne. Jednym słowem, Audrey w wielu odcieniach jako gwiazda ekranu i ikonę mody dzięki przyjaźni i współpracy z Hubertem de Givenchy. Czytamy wycinki wywiadów, oglądamy ją na zdjęciach znajomych i sami uśmiechamy się do tej jakże pogodnej istoty, która ostatnie lata życia poświęciła w walce z głodem, którego sama zaznała podczas wojny. Pozycję oczywiście polecam. To już koniec programu Gliwicki Book Crossing. Oczywiście książka Tomasza Rożka bierze udział w naszej book crossingowej zabawie. Szczegóły na naszej stronie internetowej. W następnym odcinku w kąciku Agnieszki sprawdzimy, czy książki mogą nam pomóc w zrobieniu świątecznych porządków. Zapraszam do oglądania.